Dlaczego Kalmar tak bardzo nienawidził ludzi? W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o nienawiści Kalmara, z czego ona wynika, ponieważ w serialu mamy pewne przesłanki. Jest to nieco wskazane. Serial nam sugeruje, dlaczego tak jest, no ale dzisiaj wam wyjaśnię jeszcze bardziej to. Kiedyś nagrałem film, dlaczego uważam, że Kalmar jest najgorszym, najokrutniejszym antagonistą w Ninjago. Zachowania rasistowskie, no po prostu nienawiść w stosunku do ludzi, chęć wyplenienia ich, to jest dosyć niespotykane jak na Ninjago i dosyć drastyczne, rzadko spotykane. Z czymś takim, jeżeli chodzi o kontrowersje w Ninjago, może się tylko równać Pytor i jego kanibalizm z sezonu pierwszego. Tak więc sprawa jest mocna, gość jest rasistą. I z czego to wynika? Z czego wynika jego nienawiść wobec rasy ludzkiej w uniwersum Ninjago? No, wynika ona z tego, że kiedyś, jak możemy się dowiedzieć i możemy wywnioskować, była wielka Merlopia. Żył sobie wielki lud Merlopian i rządził, tak jak mieliśmy różne krainy, lądy, tak Merlopia rządziła pod wodą. I możemy się dowiedzieć, że ważna część tej Merlopii, w zasadzie ta Merlopia, królestwo Merlopii, ponieważ Merlopianie nie władali całą wszystkimi wodami, królestwo Merlopii było na terenie właśnie dzisiejszej krainy Ninjago. I w momencie, gdy pierwszy mistrz Spinjitzu przybył, przypominam, jest człowiekiem, był człowiekiem, stworzył on krainę Ninjago, jednocześnie niszcząc ogromną część, jeżeli nie większość po prostu, królestwa Merlopii. I to jest ten powód. Przy tym najprawdopodobniej zginęło przy konstrukcji tego świata, co się często pomija, nikt o tym nie rozmawia, że masa Merlopian najprawdopodobniej zginęła w jakiś sposób. Coś stało się z Merlopianami, którzy byli na terenach, które pierwszy mistrz Spinjitzu wyniósł nad ocean. Co się w ogóle stało z tymi budynkami, miastami Merlopii na terenach kontynentu, jakim jest kraina Ninjago? To nie jest w ogóle podnoszone. No najprawdopodobniej pierwszy mistrz Spinjitzu brutalnie zniszczył te wszystkie miasta, zabudowy. No i podczas tego procesu po prostu pozabijał wszystkich mieszkańców Merlopii z terenów krainy Ninjago. Jak spojrzymy sobie na mapę, widać, że to jest zdecydowana większość królestwa Merlopii pomiędzy innymi lądami krainami. Tak więc większość królestwa Merlopii została zniszczona i właśnie stąd wynika wściekłość Kalmara. Kalmar, jak możemy się dowiedzieć, chce się zemścić. Za co? No właśnie za to, co zrobił pierwszy mistrz Spinjitzu. Tak jak mamy w zwyczajnych wojnach. Kraje chcą się zemścić, odkuć za zabranie ogromnego terytorium. Królestwo Merlopii po prostu utraciło przed setkami laty na rzecz ludzi, państwa ludzi, krainy ludzi, czyli Ninjago, ogromne terytoria. Ponadto przy tym zginęła masa Merlopian. Nie ma się więc co dziwić temu, co Kalmar robi, a należy zwrócić uwagę, że pierwszy mistrz Spinjitzu nie jest takim, jakim go kolorują. No i tym właśnie chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli nie subskrybujecie, nie daliście łapki w górę, a wam się spodobał faktycznie ten film, to możecie zostawić tego suba i lajka. Mnie to pomaga, możecie mnie w tym wesprzeć, a jednocześnie sobie pomóc w ten sposób, że jeżeli już ten film wam się spodobał, to możliwe, że któryś z kolejnych wam się spodoba i będziecie w przyszłości mogli sobie umilić czas jakimś moim filmem. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia już niedługo w następnym filmie. Cześć!